Witam traderów w analizie indeksów i kontraktów. Dziś mamy 12 lutego. Rozpoczynamy od wykresu WIG20 tygodniowe. Po, od ostatniej analizy upłynęły dwa tygodnie. W tym czasie rynek e, można by powiedzieć prawie, że w miejscu zrobiliśmy jedną białą świecę e, tygodniową i kolejną świecę tygodniową, która zanegowała a, poprzednią białą świecę. Technicznie poruszamy się w e, pewnej korekcie e, płaskiej, którą oznaczam jako e, falę drugą. ABC, poprzednio mieliśmy oznaczenie na tym szczycie, natomiast rozbudowa wzrostu powoduje, iż korekta rozciąga nam się wcześnie. Trend Momentum podpowiada, że najbliższe tygodnie jeszcze mogą upłynąć na kształtowaniu tej właśnie korekty, chociaż ryzyko już rośnie. Zasięg albo 2,433 dla WIG-u 20, lub 2500 na Wigu 20 to byłby zasięg dla tej korekty. Następnie, jeśli mamy kontynuację, to właśnie w ten sposób, czyli budowa impulsu spadkowego w dół. Na razie nie ma wskazań, które zanegowałyby te oznaczenia, a więc utrzymujemy je. W mocy. Wykres dzienny bardziej precyzyjnie pokazuje te oznaczenia, a więc mamy nadal korektę ABC. Gdzie w ostatnim tygodniu, w analizach przed sesją, po pewnej konsolidacji w okolicach 2400 punktów, sugerowałem możliwość odpadnięcia w dół, co też nastąpiło. Rynek spadł e, no, ponad 70 punktów e, w dół. W tym momencie Mamy dwie możliwości, albo tutaj budujemy jeszcze e, układ pięciofalowy, gdzie mielibyśmy falę pierwszą, korektę oznaczoną niebieskim prostokątem jako falę drugą, falę trzecią, korektę jako falę czwartą i jeszcze jedno uderzenie w górę, na przykład właśnie na wspominany wcześniej poziom 2500 lub tak jak pokazuje to w analizie przed sesją, mamy tutaj wyrysowaną już pełną strukturę pięciofalową, gdzie fala C byłaby już skrócona w stosunku do a, fali A stanowiąc w zaokrągleniu e, 61,8% fali A, a więc bardzo możliwe, że a, szczyt wspomnianej korekty mamy już za sobą. A jeżeli tak nie jest, to nawet ta korekta. W ramach fali czwartej, i nowy szczyt może nie być dobrym momentem do e, zarabiania, ponieważ ryzyko w tym momencie jest już dość duże. Trend momentum na najbliższe dni pokazuje potencjał spadkowy, a więc e, rozpoczęta tendencja w środę, czwartek w, w, w ubiegłym tygodniu powinna być e, kontynuowana. Sytuacja na spółkach z MV40 znacznie lepiej w tym momencie wygląda. Bardzo mocna fala wzrostowa, największa w obserwowanej dotąd sekwencji odbić. Jeżeli jest to zmiana jakościowa, powinniśmy zobaczyć jedynie korektę, po czym rynek mógłby wrócić do wzrostów. Zależnie od tego, jak szybko będzie chłodził się trend momentum dzienny i jak rynek będzie zachowywał się na wsparciach, pierwsze 2350, kolejne około 2200 w postaci linii łączącej poprzednie szczyty. Natomiast istnieje również zagrożenie takie, że Zgodnie z oznaczeniami pokazanymi na wigu 20, jeżeli tam skończyła się korekta, również na małych spółkach e, e, powinniśmy mm, mieć korektę. Taki układ możemy swobodnie zaliczyć właśnie jako korektę e, 3-falą ABC, po której e, nastąpi wybicie w dół. E, od czego to uzależniamy? No właśnie, od szybkości chłodzenia trendu momentum, od tego jak rynek będzie zachowywał się na wsparciach, no, i o tym oczywiście będziemy informować w kolejnych analizach. SWIG 80, podobnie, bardzo mocne i ładne wyjście w górę. Niestety, momentum przecina się w strefie wykupienia. Prawdopodobnie wkrótce z niej wyjdzie, a więc powinna nadejść tu fala spadkowa. No i podobnie jak na MWIG-u, zależnie od jej głębokości, będziemy mogli ocenić, czy to jest jedynie Korekta tej fali wzrostowej, po czym nastąpi ruch ponownie w górę, czy też pewna sekwencja korekcyjna ABC została zakończona i rynek wraca do, wraca do spadków. Jak na falę C jest to dość, dość mocny wzrost, natomiast no, niewątpliwie rynek wymaga dalszej obserwacji. W tym momencie tydzień, dwa no, raczej dla akcji nie powinien być małych spółek i średnich zbyt sprzyjający. New Connect, tutaj również mamy dość mocny wzrost. Po przecięciu, wychłodzeniu lekkim wskaźnika, rynek ponownie zaatakował, nie przeżył jeszcze tego naszego najważniejszego poziomu wskazanego od dłuższego czasu, jednak do tej pory mieliśmy to oznaczenie ABC. Z końcem możliwym, a mniej więcej na tych poziomach. Niestety a koniec roku przyniósł rozbudowywanie, rozbudowę spadku i zejście indeksu do poziomu około 40, co w konsekwencji pozwala na wprowadzenie oznaczenia 1, 2, 3, 4, 5, a więc oznaczenia impulsowego w konsekwencji korekta, po której powinien nadejść jeszcze jeden spadek jeszcze jeden impuls no zazwyczaj podobny do poprzedniego na chwilę obecną new connect nie wygląda ciekawie technicznie mimo odbicia to odbicie w tym momencie może być kwalifikowane jako odbicie jedynie korekcyjne podsumowując najbliższe dni może dwa tygodnie nie będą zbyt sprzyjające dla akcji małych i średnich spółek. E, warto obserwować, jak się będzie rozbudować sytuacja, z tego względu, że możliwe, że mamy za sobą punkt e, zwrotny. E, jednak ze względu na to, że rynek ostatnio bardzo lubił e, e, pogłębiać szczyty, e, jednoznaczne postawienie diagnozy jest dość e, trudne i czekamy na przebicie punktów kluczowych, o czym na pewno będę informował w następnych analizach. Tymczasem pozdrawiam traderów i do usłyszenia!